Wykrycie mutacji w genie BRCA1, BRCA2 nie oznacza wyroku. Nie oznacza również istniejącej już choroby nowotworowej. Jest to jedynie taki marker, który świadczy o tym, że choroba może wystąpić z większym prawdopodobieństwem. Jest to wskazanie do tego, aby szczególnie zwrócić uwagę na badania profilaktyczne w tym obszarze. Badania USG piersi, USG jajników. Trzeba szczególnie zwrócić uwagę na diagnostykę, aby potencjalną chorobę wykryć na jak najwcześniejszym etapie. Oczywiście musimy mieć na uwadze, że nowotwory dziedziczne i te mutacje w genach BRCA1, BRCA2 to jest tylko pewien procent przyczyn zachorowania na nowotwory w ogóle. Dlatego nawet jeżeli mamy wyniki ujemne w tym obszarze, to bardzo dobrze. Niemniej nie zwalnia nas to z obowiązku wykonywania badań profilaktycznych.